Dzień dobry. Dzień dobry. Zuzia, powiedz mi, czy lubisz matematykę? Lubię. A czy wiesz, co to jest tabliczka mnożenia? Nie, jeszcze nie. Nie wiesz. A chciałabyś się nauczyć tabliczki mnożenia? Tak. Super. A czy wiesz, jakie dzisiaj jest święto? Dzień tabliczki mnożenia. O, pięknie. Super. A skąd wiesz, że takie święto dzisiaj mamy? Bo sprawdziłam w kalendarzu. Bo czasem jest potrzebna matematyka. Do czego? Do czego ta matematyka potrzebna jest nam? Dzień tabliczki. Dzień tabliczki mnożenia. Tak. I żebyś, kiedy będziemy dorośli, żebyś ją umieć, bo jak czasem musimy coś powiedzieć, to musimy użyć jej. Są podobno osoby, wiem to ze słyszenia, które mają problemy z tabliczką mnożenia. Jest pewna samochwała, która w kącie stała. O swojej wielkiej wiedzy wszystkich zapewniała. Ale gdy ją zapytać o 5 razy 9, mówi: akurat tego wyjątkowo nie wiem. Gdy ją pani o 3 razy 7 spytała, powiedziała, że właśnie teraz zapomniała. Pan Staś Pytalski ciągle o coś pyta. Nie zajrzy do zeszytu, książki nie przeczyta. Pytaniami bez przerwy wszystkich bombarduje. Odpowiedzi nie słucha, nie zapamiętuje. O 7 razy 9 pyta co godzinę. Jego 6 razy 8 wykańcza rodzinę. Wszystkim znany jest chyba wyjątkowy leń. Ten, który na tapczanie spędza cały dzień. Gdy o 3 razy 8 spytasz tego lenia, mówi, że nie ma siły na te obliczenia. Gdy zaś spytasz go o 5 razy 5, mówi: później odpowiem, gdy będę miał chęć. Jest też Zosia Sanusia, która przekonuje, że wie wszystko i świetnie wszystko wykonuje. I wykłóca się z mamą, że 6 razy 6 to na pewno dokładnie jest 46. Sama wszystko wie lepiej, ona rację ma, jak 7 razy 7